Dzień dobry. Dzisiaj finiszujemy z projektem Fahrenheit 451. To nietypowy wernisaż. Wyobrażaliśmy go sobie inaczej, że spotkamy się tutaj z młodzieżą, uczestnikami projektu i że wspólnie obejrzymy to, co podczas jego trwania stworzyli. Niestety nie wiadomo, kiedy będzie dane nam spotkać się w galerii przy ulicy Hojnowskiej 19, a tymczasem ten wernisaż musimy przeprowadzić w takiej formie. Przypomnę, że projekt realizowaliśmy we wrześniu, październiku w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, a na czym polegał opowie koordynatorka projektu Małgorzata Dancewicz. Witam Państwa serdecznie na wystawie finiszującej projekt Fahrenheit 451. Za chwilę zobaczą Państwo 12 krótkich form filmowych zainspirowanych tekstami literackimi i właściwie w pewnym sensie komplementarne z filmami prace graficzne, które też powstały w nawiązaniu z jakimiś dziełami literackimi bądź w związku z tematami podjętymi a propos czytelnictwa wśród młodzieży. Zobaczą Państwo 12 filmów. Czasem będzie to sonda, czasem będzie to wideo esej, czasem będzie to taka klasyczna forma wideoartowska. Pierwsze trzy filmy są autorstwa uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy. Dodam może jeszcze, że są to uczniowie klasy pierwszej, a 9 następnych produkcji była zrobiona przez uczniów klasy maturalnej pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy. Ponieważ raczej o filmach najpierw nie powinno się mówić, tylko powinno się je oglądać, zapraszam na projekcję. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Even though I'm so sick.
Statystycznie coraz mniej Polaków czyta książki. W naszej sondzie ulicznej przeprowadzonej w Legnicy postaramy się udowodnić, czy to rzeczywiście prawda. Zapraszam. Dzień dobry, czy czyta pan książki? Dzień dobry, czytam. Jakie typy książek? Generalnie najbardziej thrillery polityczne. Dlaczego akurat takie? Nie wiem, są dla mnie najciekawsze. Rozumiem, a czytał pan w młodości lektury? Tak. Rozumiem. I wolał pan może lektury, czy raczej książki, które w tym momencie pan po prostu czyta dobrowolnie? Wolałem te, które czytałem, aczkolwiek niektóre lektury też były dość ciekawe. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Czy czyta pan książki? Tak. Jakie? Grube. Ale bardziej jakie typy powieści? Ostatnio biografię. Rozumiem. Dlaczego akurat ta? Bo łączą się z ciekawymi ludźmi, a zawsze warto poznawać życiorysy ciekawych ludzi, bo za nimi się kryją fantastyczne rzeczy. Tak myślę. Rozumiem. A czy za lekturami pan przepadał w młodości? Nie, to raczej lektury przepadały z mojej torby gdzieś tam wypadały, raczej nie. Rozumiem, czyli przekonał się pan do książek tak naprawdę już troszkę później, tak? Tak, trochę tak. Ale młodości to jakiej młodości? W tym sensie, tak lata szkolne myślę. A lektury, lata szkolne. Nie, to wiesz, tak ciężko chyba każdego. Rzadko, mało się takich ludzi zdarza, że mają umiłowanie do literatury, takie bardzo mocne już młodości, bo jeszcze tym bardziej teraz, kiedy jest wokół tego wszystkiego, co może być takie bardziej intrygujące, interesujące dla młodych ludzi, jest jeszcze więcej. Więc ciężko, ale to ja myślę, że to tak trochę jest z czasem przychodzi, nie? Rozumiem, dobrze. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Czy czyta pani książki? Oczywiście, całe życie. Jakie gatunki? Począwszy od szkoły, zaczęło się od lektur. Później beletrystyka, historycznych dużo. No i rozrywkowych kryminałów. Dlaczego akurat te książki? Wciągają. A czy polubiła pani czytanie lektur? Tak. Czy bardziej może pani preferowała swoje własne wybory, aniżeli lektury? Lektury, z obowiązku, a po drugie dlatego, że lubiłam czytać i lubię porównywać książkę do adaptacji filmowej. Rozumiem. Jest zrobiona. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Cześć. Czy czytasz książki? Nie. Dlaczego? Wolę oglądać seriale i filmy. Rozumiem. A na przykład urzekły cię jakieś może lektury, jakieś powieści czy coś takiego, czy raczej w ogóle nie przypadasz za książkami? Czy jak są jakieś lektury ciekawe, które na przykład są wzruszające i mają ciekawą to czytam całe. Rozumiem. A tak po prostu, czyli samowolnie nie sięgasz do żadnych książek? Nie. Rozumiem. Dobra. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, jak się nazywasz? Dzień dobry, jestem Maciej Kalinowski. I gdzie się uczysz? W pierwszym liceum ogólnokształcącym w Legnicy. Mam do ciebie takie pytanie. Czy czytasz książki? Czytam, ale głównie lektury. A w książkach znajdujących się poza kanonem lektur nie znajdujesz nic dla siebie? Nie, bo książka musi mnie zaciekawić od pierwszych stron, a jeszcze nie spotkałem się z taką. A która z lektur najbardziej cię zaciekawiła? Mi się wydaje, że Mały Książę. Tak, jest w sumie bardzo ciekawa. A nie próbowałeś nigdy przekonać się do regularnego czytania książek? Nie. Po prostu nie znajdujesz w tym kompletnie żadnej radości, tak? Tak. To dziękuję ci bardzo za wywiad. Pozdrawiam wszystkich. Dzień dobry, proszę się przedstawić. Nazywam się Robert Wójcicki, uczę biologii w liceum. Moje pytanie brzmi tak, czy czyta pan książki i czy lubi pan czytać? Oczywiście czytam, najchętniej dotyczące regionu, historii regionu. Mnie te książki wyjątkowo pasjonują. Dobrze, a mam takie jeszcze pytanie. Czy jak był pan młody, chodził pan do szkoły, na przykład do liceum, to tak jak my teraz mamy lektury i
Czy pan czytał te lektury tak jakby chętnie, czy też raczej nie interesowały pana? Powiem szczerze, niektóre czytałem chętnie, a niektóre, powiedzmy, czytałem, bo były w kanonie lektur. Lubię książki, które bogatą treść mają, a są cienkie. Na przykład książka Henryka Byla, Gdzie byłeś, Adamie, na temat wojny jest taka, że możemy ją do kieszeni schować, a treść ma olbrzymią. I takie książki lubię czytać. Dobrze. A jakie są pana najbardziej ulubione gatunki książek? Takie, po które sięga pan zawsze chętnie, do których się pan zawsze ucieka, jeśli ma pan jakiś problem? Bardzo, bardzo lubię książki dotyczące historii sztuki. To czytam wszystko, co znajdę. Bardzo lubię czytać książki noblistów. Na przykład ostatnio czytałem Olgę Tokarczuk. No i bardzo lubię czytać jakieś ciekawe nowości. Często pytam swoich koleżanek, kolegów, polonistów, co warto przeczytać. Oni, wiadomo, są znawcami. Zdaje się na ich gust i na ich wiedzę. A napisał pan jakąś własną książkę? Udało mi się napisać kilka broszurek na temat Legnicy, na temat regionu, między innymi Legnickie Anioły, Legnica miastem tysiąca wież. Książki można oglądnąć, czytać, są w czytelni naszego liceum, a też w wielu bibliotekach prywatnych. A jak by pan zachęcił młodzież do czytania książek? Powiem tak, Olga Jackowska, Kora, w wywiadzie powiedziała: masz dobrą książkę, to masz najlepszego przyjaciela. Książka jest wyjątkowym przyjacielem i zawsze człowiek, który korzysta, to ją będzie miał. Dobrze, dziękuję panu bardzo.
Wszyscy znamy takie pary jak Jack i Grace. On jest przystojny i bogaty, ona czarująca i elegancka. Chciałoby się poznać Grace nieco lepiej, ale to niełatwe, bo Jack i Grace są nierozłączni. Niektórzy nazwaliby to prawdziwą miłością. Wyobraź sobie uroczystą kolację w ich idealnym domu, miłą konwersację, kolejne kieliszki dobrego wina. Oboje wydają się w swoim żywiole. Przyjaciele Grace chcieliby zrewanżować się lunchem w przyszłym tygodniu. Ona chętnie przyjęłaby zaproszenie, ale wie, że nigdy z nimi nie wyjdzie. Ktoś mógłby spytać, dlaczego Grace nigdy nie odbiera telefonów, nie wychodzi z domu, a nawet nie pracuje. I jak to możliwe, że gotując tak wymyślne potrawy, w ogóle nie tyje? I dlaczego w oknach sypialni są kraty? Doskonałe małżeństwo czy perfekcyjne kłamstwo? Do dzieła Prusta nie dodają w księgarni pilota. Nie można się przełączyć na mecz piłki nożnej albo na quiz, gdzie do wygrania Volvo. Żyjemy dłużej, ale mniej dokładnie i krótszymi zdaniami. Podróżujemy szybciej, częściej, dalej, choć zamiast wspomnień przywozimy slajdy. Tu ja z jakimś facetem, tam chyba mój eks. Tu wszyscy na golasa, więc pewnie gdzieś na plaży. 7 tomów? Litości. Nie dałoby się tego streścić, skrócić, albo najlepiej pokazać w obrazkach. Szedł kiedyś serial pod tytułem Lalka, ale bratowa mówi, że kogoś innego na P. Zresztą, nawiasem mówiąc, kto to taki? Podobno pisał w łóżku całymi latami, kartka za kartką, z ograniczoną prędkością, a my na 5. biegu. I odpukać zdrowi. Żyjemy dłużej, ale mniej dokładnie i krótszymi zdaniami. Idzie ulicą, jakby tańczyła na baletowym popisie. Uśmiecha się do dziecka w wózku, do wróbla, który stracił te kropki na sukience. Myśli mają kolor jego oczu. Od rana powtarza najmilsze imię i wychodzi z domu w jednej pończosze. Idzie ulicą, jakby tańczyła na baletowym popisie. Uśmiecha się do dziecka w wózku, do wróbla, który stracił te kropki na sukience. Myśli mają kolor jego oczu. Od rana powtarza najmilsze imię.
Żadna wiara, nawet wiara katolicka, nie jest w stanie wypełnić człowiekowi całego życia. Żeby nie wiem jak długo klęczał i modlił się, to i tak musi jeść 3 posiłki dziennie, musi pracować i żyć wśród innych ludzi. Powiedziałam mu, że wierzę w piekło i także w to, że niektórzy ludzie, tacy jak ja, przychodzą piekło na ziemi. Więc będą tu już mieli z głowy po śmierci. Ci ludzie nie wierzą w życie pozagrobowe, a po śmierci każdy otrzymuje to, w co wierzył za życia. Cisza podziałała na mnie przygnębiająco. Nie ta na zewnątrz, ale ta, co była we mnie samej. W umyśle moim pozostała już tylko wąska smuga inteligencji. Pewnie po to, żebym mogła się zorientować, że jest ze mną bardzo niedobrze i sama zrobić z tym koniec. Uświadomiłam sobie nagle ze zdziwieniem, że naprawdę szczęśliwa to byłam tylko do 9 roku życia. A nazywało się, że przeżywałam najlepszy okres swojego życia. Wódka mi smakowała. Nareszcie znalazłam swój trunek. Nie miała określonego smaku i spływała gładko do żołądka jak nóż połykacza noży, dodając mi animuszu i boskiej pewności siebie. Wspólne żyganie jak mało co robi z ludzi wiernych przyjaciół. Miliony lat ewolucji. I czym jesteśmy? Zwierzętami. Świat jest jedną wielką kupą śmieci. Jak człowiek zacznie tylko o czymś marzyć, to nieuchronnie doznaje rozczarowania. Dla człowieka siedzącego pod szklanym kloszem, znieczulonego na wszystko, zatrzymanego w rozwoju jak embrion w spirytusie, całe życie jest jednym wielkim złym snem. Ale te przeżycia stały się częścią mojej istoty. Są krajobrazem, w którym przyszło mi żyć. Spędziłam życie wsunięta między kartki książek. Z braku bliskości z ludźmi budowałam więzi z papierowymi postaciami. Przeżyłam miłość i stratę z powieści historycznych. Doświadczyłam dojrzewania przez analogię. Mój świat utkaną ze słów pajęczyną, splatającą kończyny, kości i ścięgna, myśli i obrazy. Jestem istotą złożoną z liter, postacią stworzoną przez zdania, wytworem wyobraźni, fikcją. Zawsze pragnąłem 20 rękami naraz chwytać świat. I to nawet dla niesłusznego celu. To było mylne. Czy mam teraz pokazać, że nawet jednoroczny proces nie zdołał mnie niczego nauczyć? Czy mam odejść jak człowiek niepojęty? Czy mam pozwolić, by mówiono o mnie, że na początku procesu chciałem go ukończyć, a teraz, na jego końcu znowu go zacząć? Nie chcę, by tak mówiono. Jestem wdzięczny za to, że dano mi na tę drogę tych półniemych, nierozumiejących panów. I że mnie samemu pozostawiono, abym powiedział sobie o tym, co nieuchronne. Ale to drugie uwolnienie znowu nie jest ostateczne, rzekł K. i pokręcił głową z niezadowoleniem. Oczywiście, że nie, rzekł malarz. Po drugim uwolnieniu następuje trzecie, po trzecim uwolnieniu ewentualnie czwarte i tak dalej. To leży już w pojęciu pozornego uwolnienia.
Pierwsza część przygód, Geralta, została napisana w 1990 roku przez Andrzeja Sapkowskiego. Jest to zbiór opowiadań, który składa się z 8 tomów. Przedstawiają one przygody Geralta z Rivii, zabójcy potworów. Świat przedstawiony w Wiedźminie przypomina średniowieczną Europę z elementami fantazy, takimi jak magia, potwory czy smoki. Wiedźmin niesamowicie szybko odniósł sukces, dlatego nie dziwi fakt, że w 2001 roku powstał film na podstawie tej książki reżyserii Marka Brodzkiego. Wielu spodziewało się Karolaka jako Wiedźmina, ale jednak tą rolę zagrał Michał Żebrowski. Pierwsza gra o losach Wiedźmina wydana przez studio CD Projekt Red ujrzała światło dzienne w 2007 roku, jednak to trzecia część wirtualnej rozgrywki przyniosła marce światowy rozgłos. W 2019 roku Netflix wydał serial amerykańsko-polski. Jak na razie dostępny jest tylko pierwszy sezon, ale na pewno pojawi się kontynuacja, ponieważ serial stał się globalnym hitem i przyniósł ogromne zyski. Cykl Wiedźmiński zaczął się jako seria opowiadań publikowanych na łamach miesięcznika Fantastyka. Tu należy zaznaczyć, że autor nie planował wtedy serii książek. Przypominały one nowe wersje znanych już nam bajek czy legend. Sapkowski początkowo nie chciał w serii tomów o Wiedźminie nawiązywać do opowiadań, ale siłą rzeczy musiał do tego w końcu dojść. Pierwsze cztery opowiadania o Geralcie ukazały się w zbiorze opowiadań pod tytułem Wiedźmin. Później 13 opowiadań wiedźmińskich ukazało się w dwóch zbiorach. Ostatnie życzenie oraz Miecz Przeznaczenia. Choć te opowiadania bardzo ściśle oddziałują z postacią Geralta, to jednak saga o Wiedźminie składa się z 5 powieści. Krew elfów, Czas pogardy, Chrzest ognia, Wieża jaskółki i Panie jeziora, w których Sapkowski łączy wiele wątków zawartych w opowiadaniach i dodaje nowe. Tu pojawia się pytanie, dlaczego adaptacja amerykańska odniosła taki wielki sukces. W ciągu tygodnia zainteresowało się tym serialem aż 127 milionów ludzi. Nie dziwi się więc fakt, że książka wypada bardzo słabo w porównaniu do amerykańskiego dzieła. Źródło tego problemu możemy dopatrywać się w tym, że coraz więcej ludzi odchodzi od książek, co nie jest koniecznie dobre. Mimo iż wszystkie adaptacje świata stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego opowiadają historię tych samych bohaterów, przedstawiano ją one całe uniwersum w zupełnie różny sposób, pomijając już różnicę wyglądu bohaterów i to, czy Kabil aby na pewno bardziej nadaje się do roli Geralta niż Tomasz Karolak, który naszym zdaniem lepiej oddałby klimat zabójcy potworów, należałoby zwrócić uwagę na to, która wersja Geralta jest najbardziej przystępna dla odbiorcy. O ile ekranizacje i literatura przedstawiają głównego protagonistę, podobny, sarkastyczny, wulgarny i do bólu bezpośredni sposób. I tego wam życzę, dostojni panowie, żebyście się nie posrali, gdy śmierć zajrzy wam w oczy. Chociaż wątpię. Tak tylko wirtualne odsłony serii dają nam wybór, czy będziemy przeżywać opowieść o chłodnym i profesjonalnym przedstawicielu wymierającego już cechu Wiedźminów, czy może błaznowatym i nieogarniętym, ale wciąż groźnym i skupionym na swym zadaniu podróżniku. Gra pozwala w pełni wczuć się i wejść oraz czynnie uczestniczyć w przeżywaną opowieść, podczas gdy inne opcje pozwalają nam jedynie na bierną obserwację. Mimo wielu zalet gry czy ekranizacji, to jednak książka uczy nas najwięcej oraz pozwala wyobrazić sobie świat Geralta naszymi oczami. Zamykając temat Wiedźmina, możemy powiedzieć jeszcze, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie spośród serialu, gry, filmu czy niestety zapominanej w dzisiejszych czasach książki.